Pracownicze plany kapitałowe to prosty, przyjazny sposób gromadzenia prywatnych oszczędności na cele emerytalne przy udziale pracodawcy. Pracownik, który w nim uczestniczy, nie musi praktycznie dokonać żadnych czynności, aby gromadzić środki, do których dopłaca zarówno państwo, jak i pracodawca. Jestem przekonany, że dzięki wprowadzeniu programu PPK możemy zmienić tradycyjne przysłowie mądry Polak po szkodzie na w sumie się opłaca. W kontekście zmian demograficznych, jakie nastąpią w ciągu następnych dziesięcioleci, jest oczywistym, że Polacy muszą zadbać o swoją emeryturę, ale musi im w tym pomóc państwo jakimś bardzo spójnym systemem. I takim systemem jest program planów kapitałowych, który pozwoli na oszczędzanie właśnie w celach emerytalnych, na oszczędzanie, które pozwoli obywatelom korzystać z emerytury, nazwijmy to godnie. Od 1 lipca rusza zapis do pracowniczych planów kapitałowych. W pierwszej odsłonie największe firmy będą do nich przystępować. Polski Fundusz Rozwoju, który odpowiada za techniczne wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych, ruszył już z regionalnymi spotkaniami w 16 województwach. Przed nami kolejne 13 spotkań. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do tego, żeby przyjść do nas, porozmawiać, zadać pytania. My oferujemy wszelką pomoc we wdrożeniu PPK w Państwa firmach. Poprzez nasz zespół ekspertów regionalnych chcemy wesprzeć przedsiębiorców, podmioty zatrudniające we wdrożeniu pracowniczych planów kapitałowych. Na dzień dzisiejszy 12 ekspertów regionalnych pomaga przedsiębiorcom w zrozumieniu ustawy, przekucie ustawy na konkretne działania i przygotowanie się danej organizacji do rozmów z instytucją finansową, która będzie oferowała pracownicze plany kapitałowe. Dziś szczególny dzień. Jedna z naszych konferencji regionalnych. Znajdujemy się w Warszawie. Jesteśmy podekscytowani momentem wejścia pracowniczych planów kapitałowych wśród największych pracodawców. Bardzo duże zainteresowanie, wystąpienie prezesa Borysa, dużo informacji, świetna atmosfera. Zachęcamy do udziału w naszych kolejnych konferencjach. Do zobaczenia w Polsce.